Witam Państwa na czwartym, programowo czwartym spotkaniu, drugim spotkaniu online, właściwie pierwszym online-owym wykładzie w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy pierwszym, na którym przekażę Państwu konkrety, a nie ogólniki organizacyjne jak ostatnio. To dzisiejsze spotkanie łączy się z pierwszym, jedynym merytorycznym, które udało nam się odbyć wspólnie jeszcze nie w sieci, jeszcze w sali przy ulicy Piastów, w kampusie, którego, nie wiem jak Państwu, mnie zaczyna bardzo brakować. Łączy się otóż z tamtym wykładem dzisiejszy za pośrednictwem litery M. Dzisiejszy wykład to dwie litery M. M i M, czyli makroekonomia i mikroekonomia. Z poprzednim łączy się za pomocą N trzeciego metafizyka. Państwo pamiętają, na tamtym wykładzie przekonywałem Państwa, że w ekonomii jest dużo, bardzo dużo z tego, co kojarzyć nam się powinno raczej z wiarą, raczej z czymś pozaziemskim, czymś natchnionym, niż czymś konkretnym, niż twardą nauką, twardym pieniądzem, jak zwykliśmy mówić. A zatem bardziej niż z tym, albo z tym, powinna nam się, jak twierdziłem, kojarzyć ekonomia raczej z czymś takim, albo takim. Dziś będę mówił o rzeczach podobnych, jednak w odniesieniu po pierwsze do dwóch M, mikro-makroekonomii. Po drugie, nie będę sięgał tak głęboko jak poprzednim razem. Pamiętają Państwo, mówiłem na owym pierwszym merytorycznym wykładzie o tym, jak mylnym jest łączenie ekonomii z parentelą platońską, ksenofontową, jak się często tylko za pomocą zbieżności tytułu jednego z dzieł Ksenofonta Oikonomikos zwykło to robić. Łączy się ówczesna ekonomia luźno. Na pewno makro i mikroekonomia, ten podział się łączy z nią luźno. Nie o tym dziś, a o tym, jak blisko także współczesnej ekonomii z jej kluczowymi pojęciami do mikro i makroekonomii, do metafizyki, z jej kluczowymi pojęciami takimi jak mikro i makroekonomia do metafizyki właśnie. Jeden z nich widnieje teraz na ekranie. To, co Państwo widzą, to tak zwana krzywa Philipsa. Jest to wykres, który został opracowany przez Albana Philipsa w 1958 roku, a obrazuje on zależność między płacami i bezrobociem. Otóż, Alban Philips, badając zależność między inflacją płac, czyli zwyżką płac i poziomem bezrobocia w Wielkiej Brytanii w latach, no, na przestrzeni dobrych 100 lat, między rokiem 1861 i 1957, doszedł do wniosku, że zależność między nimi jest ujemna. To znaczy, im większa inflacja płac, tym mniejsze bezrobocie. Na osiach, które tworzą ten wykres, widzą Państwo dwie dane. Wage, właściwie wage rates, W, i unemployment, U. Zależność jest ujemna, bo im wyższa stopa płac, czyli im bardziej zwyżkuje inflacja płac, im wyższe są płace, tym mniejsze jest bezrobocie. Odkrycie
Odkrycie chyba niezbyt, moglibyśmy powiedzieć, epokowe. Im większe płace, tym większe zatrudnienie. No, szczerze powiedziawszy, nie jest to aż tak oczywiste, ale czy wydaje nam się to oczywiste, czy nie, przede wszystkim zostało udowodnione statystycznie. Zostało udowodnione na podstawie twardych danych. A przede wszystkim była to prawda objawiona, było to wielkie zrządzenie losu dla rządów wielu państw, które w latach 60. będą się zaraz borykać z wieloma kryzysami, którym okazało się można zaradzić w sposób najprostszy z możliwych. Wystarczy zwiększać podaż pieniądza. Wystarczy dodrukować pieniądze, zwiększyć płace, dać ludziom więcej pieniędzy, a zniknie bezrobocie. Bank centralny każdego kraju może niczym Deus ex machina, niczym cudowny Bóg, który nagle zlatuje z nieba, rozwiązać wszystko naprawdę prostym gestem podwyższenia na przykład średniej krajowej. My znamy takie z własnego podwórka pomysły, bardzo niedawne. Tyle tylko, że krzywa Philipsa została dawno już zdezawuowana. Dawno już ekonomiści doszli, nie wszyscy, na przykład nasi rodzimi ekonomiści, jako się rzekło, są przekonani, że podniesienie średniej krajowej albo dorzucenie trzynastki tym czy owym rozwiąże innych subsydiów, rozwiąże większość problemów. Ekonomiści jednak krytykujący Philipsa, było ich bez liku, doszli do wniosku dawno już temu, że no, jest to albo błąd statystyczny, albo błąd interpretacyjny. W jednym i drugim wypadku jest to błąd karygodny, który prowadzi do. Zresztą do czego on prowadzi, zobaczą Państwo sami, oglądając krótki wtrend, w którym to oddaje głos prawdziwym ekspertom ekonomii. Tym, którzy o pieniądzu wiedzą najwięcej i potrafią go wytłumaczyć w sposób najbardziej kompetentny. Jestem goły, całkiem pusto. A ja mam starą gumę, ale świństwo. Jaśku, czy możesz nam dać wakacyjny zasiłek? Powtarzałem wam wielokrotnie, jeśli będę wam dawał za dużo pieniędzy, stracicie dla nich szacunek. Będziecie je beztrosko wydawać i skończycie na ulicy, żebrząc o parę centów. I kto się wami wtedy zajmie? Ja mogę, też tam wyląduję. Zapamiętajcie sobie, w życiu nic nie ma za darmo. Albo Jaśku! A dlaczego nie moglibyście tych pieniędzy zarobić? Zrozumielibyście, że trzeba na nie naprawdę ciężko zapracować. $1, pod warunkiem, że wyniesiecie się stąd i nigdy nie będziecie mi pomagać. Zgoda! Widzicie, opłaca się jednak pracować. Multifalowy podwajacz? Czy to jakiś środek do uprawy roślin? Nie, to urządzenie, które może podwoić każdą rzecz. Każdą rzecz? A monetę też? Jasne! Patrzcie, to urządzenie działa na zasadzie przekształcenia cząsteczek pod wpływem określonego dźwięku. Wow! To się nazywa podwójny zysk z dobrze ulokowanej gotówki. Patrz! Włączcie! Nie mogę uwierzyć, że ten cudak wymyślił wreszcie coś pożytecznego. Nie pożyczylibyście mi na chwilę tego urządzenia? No dobrze, ale obchodź się z nim bardzo ostrożnie. Będę się z nim obchodził jak z jajkiem. 3 rożki pistacjowe razem $3. Gdzie wydamy ostatniego dolara? Hej, patrzcie!
podwoił się sam z siebie. Abrakadabra! I co teraz pan powie? Dwie portmonetki. Ciekawe, co? To urządzenie diodaka może podwoić pański majątek równie łatwo jak te portmonetki. Bardzo mi się to nie podoba. Co takiego? Łatwe pieniądze. Ja wierzę tylko w ciężko zarobione pieniądze. Dzień dobry, to my. Miałeś rację, wujaszku. Zarabianie pieniędzy to wielka frajda. Nawet nie myśleliśmy, że robienie pieniędzy jest takie łatwe. Tak samo jak wydawanie. To straszne. Tylko mi nie mówcie, że wydawaliście te zdublowane pieniądze. Owszem. Złego? Jeśli dalej będą się rozmnażać, zniszczą ekonomię. Jakim cudem? Właśnie, dużo pieniędzy może coś zniszczyć, od kiedy? Zrozumcie, jeśli każdy ma w brud pieniędzy, ceny idą w górę. Na rynku gromadzi się coraz więcej pieniędzy bez pokrycia i robi się bałagan. Tyle pieniędzy! Dodatek specjalny, Gazety Kaczogrodzkiej. Tylko za $200 kupujcie dodatek specjalny. Rewelacyjne wiadomości. A... Wytrzyjcie buty, dzieci. Nie chcę, żebyście mi nanosiły do domu jeszcze więcej monet. $5000. Wezmę jeszcze jednego. $10000 i proszę dawać już przeliczone. Dwie dziury. Biorę $40000 za plombę. No, to pozbędę się sporej sumki. Wiesz, wujaszku, jedna guma z automatu kosztuje już $30. Jestem zrujnowany. Mój skarbiec z gotówką jest bezwartościowy. Dorobek całego życia zniszczony przez zabawę moich siostrzeńców. Mam nadzieję, że to was czegoś nauczyło. Nie ma czegoś takiego jak łatwy pieniądz. Największą radość sprawiają ciężko zarobione pieniądze. Trudno się co prawda zgodzić z wujkiem Scrooge'em co do jego podejścia w sprawie subsydiów, do sprawy wspomagania tych, którzy wsparcia potrzebują. Jego model krwawego kapitalizmu, pozbycia się wszelkich odruchów empatycznych w sprawach ekonomicznych jest wynikiem twardego scjentyzmu, albo mówiąc inaczej, krwawego kapitalizmu, który reprezentuje nie bez przyczyny, zresztą państwo pewnie doskonale wiedzą, nie bez przyczyny nazywa się wujkiem Scrooge'em, czy w polskiej wersji komiksu, czy też Scrooge McDuck. To Mac i jego akcent szkocki wskazują na stereotypową chciwość, a Scrooge to imię, które odziedziczył po swoim pierwowzorze literackim, Ebenezerze Scrooge'u. Ebenezer Scrooge to bohater, antybohater właściwie opowieści wigilijnej Dickensa, który dusi pieniądz, który odmawia pomocy innym. No i niezbyt dobrze kończy w tej opowieści, a już na pewno niezbyt dobrze kończą wszyscy ci, którzy są w jego otoczeniu. Nie myli się natomiast Scrooge McDuck co do efektów takiego wspierania, które jest zgodne właśnie z założeniami krzywej Philipsa. Myli się co do modelu antysocjalnego. Nie myli się co do modelu antyfilipsowego. Zresztą można to pokazać równie dobrze na innym eksperckim filmie. Pamiętają państwo, wujek Scrooge lubił kąpać się w skarbcu ze złotymi monetami. Inny bohater, inny ekspert ekonomiczny, tu właściwie eksperymentator ekonomiczny, Peter Griffin z Family Guy, też tak kiedyś chciał. Proszę zobaczyć. It's not a liquid!
It's a great many pieces of solid matter that form a hard floor-like surface. Ah! Niech ten rozdzierający krzyk biednego Piotra Gryfity z takim poświęceniem badającego granice kapitalistycznej logiki świata rezonuje nam w uszach, gdy myślimy o ekonomii, konkretnie o makroekonomii. Dobrze się ten tragiczny okrzyk komponuje z pewnym jej przydomkiem, chyba mniej znanym przydomkiem ekonomii jako nauki ponurej. Taki sposób myślenia o ekonomii, taki niewesoły sposób myślenia o tej nauce nie zgadza się przecież z tym, jak zwykła o niej mówić większość jej historyków, teoretyków, egzegetów, którzy tych spośród nich, którzy pozostają pod niewątpliwym urokiem ojca współczesnej ekonomii. Tej ekonomii, która dokona właśnie podziału na makro i mikro. A mam na myśli oczywiście Adama Smitha. To on na fali oświeceniowego optymizmu stworzył podwaliny takiej nauki ekonomicznej, która jest wiedzą radosną, optymistyczną. Była ona w jego teorii, w teoriach, które wyrastają z jego myśli, mocno osadzona na XVII-wiecznej, XVIII-wiecznej teorii prawa naturalnego, teoriach, które głosiły wiarę w naturalny i harmonijny porządek wszechświata. Jeśli chodzi o ekonomię, rzeczywiście w XVIII wieku dokonało się ostateczne przejście od feudalizmu, takiego układu społecznego, w którym uważano, że dobrobyt pojedynczego człowieka, dobrobyt indywidualny jest możliwy tylko jeśli jest kontrolowany przez społeczeństwo, a właściwie przez jego nadrzędnych władców, przed nadrzędnych wobec społeczeństwa władców, przez tych, którzy to społeczeństwo potrafią jakoś zorganizować. Przejście zatem dokonało się od takiego sposobu myślenia o społeczeństwie, o jego organizacji, do kapitalizmu. Do kapitalizmu jako tej formy współbycia, w której uznaje się, że dobrobyt społeczny jest wynikiem działalności, która nie podlega kontroli z zewnątrz. Właściwie takie były początki. Nie powinna podlegać kontroli z zewnątrz, albo przynajmniej minimalnej powinna podlegać kontroli z zewnątrz. Właściwie jest kontrolowana tylko przez jednostkę. Nie król, nie rząd, nie prezydent, nie minister, nie sąd, ale to człowiek jest duszą gospodarki. W ogóle życia finansowego wspólnoty. W XVII jeszcze wieku w sprawach polityki podwaliny do takiego myślenia zostały stworzone przez, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Johna Locke'a. John Locke to twórca koncepcji liberalizmu politycznego. Takiego, w którym, takiej koncepcji, która głosi, że rząd, władca powinien mieć minimalny, może nawet żaden wpływ na to, co robią członkowie społeczeństwa, to co robią jego poddani. Prawie 100 lat później podobne koncepcje, ale już w sferze ekonomii, głosił właśnie Adam Smith. Ten, którego powszechnie uznaje się, nie bez przyczyny, choć są głosy, które wskazują na pierwszeństwo innych badaczy, w każdym razie, a jednak to Adama Smitha uznaje się raczej powszechnie za twórcę ekonomii liberalnej. Tej, która stworzyła pierwociny współczesnej ekonomii. Łączą go z naszym ekspertem, to jest Wujkiem Sknerusem, naszym współczesnym ekspertem, przynajmniej dwie okoliczności. Obaj są Szkotami, obaj byli Szkotami. Nie jestem pewien, co prawda, czy disneyowcy twórcy Wujka Sknerusa
w ten sposób sugerowali związek wujaszka z Adamem Smithem, jego koncepcji, z koncepcjami Smitha. Nie byłoby to od rzeczy, sądzę jednak, że stereotypy Szkota, Sknerusa właśnie, grały pierwsze skrzypce w tej orkiestrze. Niemniej łączy go przede wszystkim ta druga okoliczność. Ta, która łączy ich nie ontologicznie, tylko deontologicznie, nie w sposób, nie łączy ich pochodzenia, łączy ich idee. Otóż to drugie skojarzenie też nie wiem, czy było zamierzone. W każdym razie, jak Państwo pamiętają, wujek Sknerus też głosi poglądy na ekonomię, które bliskie, które są tożsame właściwie z poglądami liberalnymi. Żadnej pomocy z zewnątrz, ale też żadnej przeszkody z zewnątrz. Nie powinno się mnożyć pieniędzy, ale też nie powinno się zabierać pieniędzy. Niech ludzie swoją ciężką pracą, jak mówił, która daje jedyną prawdziwą satysfakcję, sami zarabiają na swoje życie. Rząd nie powinien w tym ani pomagać, ani przeszkadzać. Tyle wujek Sknerus. Tak to wygląda u Smitha. No, on swoją koncepcję wyłożył w sposób nieco mniej zwięzły w wydanym w 1776 roku dziele Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Dziele, którego data pojawienia się, 1776 rok, jest uznawana dość powszechnie za początek właśnie współczesnej myśli ekonomicznej, tej, która, przypominam, dzieli ekonomię jako naukę na makro- i mikroekonomię. Otóż tak to wygląda to w badaniach nad strukturą i przyczynami bogactwa narodów. Cytuję Smitha: gdy indywidualny przedsiębiorca kieruje wytwórczością tak, by jej produkt posiadał możliwie największą wartość, myśli o swoim własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierza osiągać. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, aby wiele dobrego zdziałali ludzie, którzy udawali, że handlują dla dobra społecznego. Najszerzej z tego fragmentu znany jest cytat o niewidzialnej ręce. Proszę jednak zauważyć, że błogosławieństwo, którego ta boska dłoń udziela u Smitha, nie należy do władcy. Nie do końca nawet jakiegoś świętego ducha kapitalizmu, jakiegoś absolutu nieokreślonego. A jeśli już, to takiego absolutu, który jest rozumiany w porządku aktywistycznym, znaczy takiego ducha, który rozumiany jest w porządku aktywistycznym, raczej protestanckim niż katolickim. Znaczy takim, w którym zbawienie, owszem, jest nagrodą za to, co człowiek robi za życia. To akurat to element obecny w obu religiach, jeśli zgoła nie we wszystkich religiach świata. Więc jest nagrodą, zbawienie jest nagrodą za to, co człowiek robi za życia, ale za życia już dostępną, tu i teraz, nie za światach, nie w Królestwie Niebieskim. Protestancki podmiot religijny otrzymuje nagrodę już teraz, albo raczej już teraz na ziemi otrzymuje dowody na to, że będzie zbawiony. Te dowody są kapitalistyczne. Max Weber wywodził z ducha, z etyki protestanckiej, ducha kapitalizmu. Właśnie pokazując, jak to gromadzenie dóbr
jest podstawą podstawą determinizmu, to paradoks determinizmu protestanckiego. To znaczy, jeśli mam dużo rzeczy, powodzenie, miłość, ale także przedmioty, to znaczy, że Bóg mnie kocha. To znaczy, że robię wszystko dobrze. To znaczy, że po śmierci będę zbawiony. Max Weber to jednak temat na inną opowieść. Nie jestem pewien, czy zmieści się w naszym skrojonym do lockdownu w cyklu wykładowym. Teraz proszę tylko zauważyć, że u Smitha ta niewidzialna ręka to właściwie nie ręka boskiego stwórcy, ale na dobrą sprawę całkiem nieboskiego stworzenia. Człowieka, który jest kowalem własnego losu. I taki właśnie jest u Smitha układ między makro- i mikroekonomią. Mikroekonomia, która zajmuje się zjawiskami z indywidualnego punktu widzenia, rozpatruje między innymi determinanty i skutki decyzji konsumentów, producentów, czyli właśnie smithowski interes pojedynczego człowieka, interes człowieka. Makroekonomia traktuje natomiast o fenomenach dotyczących całej gospodarki, o dochodzie narodowym, o wzroście gospodarczym, o kryzysach, inflacji, bezrobociu, o handlu międzynarodowym. Czyli jest to takie spojrzenie, jakie u Smitha wyłania się z fragmentu, który mówi o interesach oglądanych z perspektywy całego społeczeństwa. Wprawdzie ani u Smitha, ani u współczesnych postneoklasycznych ekonomistów nie są to zjawiska rozdzielne. Więcej nawet, to mogą być w ich oglądach, w ich analizach te same zjawiska ekonomiczne, oglądane tylko z różnych perspektyw. Na przykład takie zjawiska jak kupowanie i sprzedawanie samochodów. Mikroekonomistów będzie interesować to, dlaczego ludzie kupują samochody, jakie kupują, ile ich kupują i jak w związku z tym rozwija się rynek motoryzacyjny. Makroekonomista interesować może ten sam rynek, ale ludzie czy samochody już go nie interesują. Znaczy, owszem, interesują, ale jedni jako podmioty gospodarcze, a drugie jako dobra konsumpcyjne. A jedni z drugimi interesują go jako wartości zagregowane. Tylko jako takie wartości, czyli wielkie kwantyfikatory składające się na szerokie procesy gospodarcze. Nie takie, które kaczor Donald napędza, ciułając grosz do grosza, żeby dajmy na to kupić używany kabriolet, którym zabierze... Właśnie nie pamiętam, czy Donald jeździł na randki. No powiedzmy w takim razie nie zabierze jakiejś kaczorzycy, tylko będzie to kabriolet, dzięki któremu odbije myszce Miki myszkę Mini. Nie interesują makroekonomisty nawet takie, wydawałoby się, wielkie, muszą być wielkie, jeśli spojrzeć na skarbiec Sknerusa, takie wielkie, a tak naprawdę dla niego małe wielkości, jak dochód ze sprzedaży setek używanych rupieci, takich jak ten sprzedany kaczorowi Donaldowi, przez Sknerusa, który jest właścicielem sieci autokomisów. Makroekonomistę interesują setki, tysiące, miliony Donaldów i Sknerusów, oglądanych z perspektywy nie ich wyborów jednak, ale z perspektywy dochodu narodowego, przyrostu PKB, bezrobocia. Zatem u Smitha kierunek jest protestancki, albo jeśli ktoś woli oświeceniowy, lokowski. Mikroekonomiczne pragnienia pojedynczego człowieka pchają gospodarkę ku makroekonomicznej, świetlanej przyszłości. Niewidzialna ręka działa niby to na metafizycznym makropoziomie, takim wielkim poziomie i abstrakcyjnym poziomie ducha kapitalizmu Smitha, ale
tworzą tę rękę, składają się na tę rękę tak naprawdę gospodarcze, nie makro, ale mikrobyty. Tak jak wujek Sknerus, czy Kaczor Donald, czy siostrzeńcy, którzy uwijają się w tej makroprzestrzeni jak mrówki, jak mikrostworzenia, powodowane maksymą. Nie ma czegoś takiego jak łatwy pieniądz, czyli pieniądz objawiony. Nie ma manny z nieba, nie ma cudów. Największą radość sprawiają ciężko zarobione pieniądze, mówił Sknerus. Więc teoretycznie taka perspektywa przyświeca i dzisiejszym spadkobiercom Smitha. Jak mówi to komentator, związek między obydwoma sferami wydaje się intuicyjnie oczywisty. Bez indywidualnych wyborów jednostek nie istniałaby gospodarka jako całość. To, co istnieje na poziomie całej gospodarki, z konieczności jest nadbudowane na decyzjach jednostek. Współcześnie jednak nader często ekonomia postrzegana jest z perspektywy odwrotnej. Jako ogólna teoria wszystkiego, jako zestaw wyznaczników dobrego życia. Rządzi się, jak pisze ten sam autor, zasadą taką zasadą wyjaśniania zjawisk makroekonomicznych na poziomie abstrakcyjnych agregatów, nieprzekładalnych wprost na poszczególne procesy na poziomie jednostkowym. Taka ekonomia to właściwie makrodekalog, którego nie interesuje, co wyznawcy uznają za dobre, tylko jest dany z góry, zejdzie z góry i na kamieniu wyryje im co dobre, a co złe. Nie zważając na to, że czasem życie nie pasuje do jego kamiennych zasad, że życie ekonomiczne jest płynne, niesolidne, twarde i jednoznaczne. Efekty takiej magicznej wiary w racjonalność wykresu, kamiennego wykresu, to znany w paradok, to znany metanauce ekonomii, metaekonomii paradoks, ekonomii jako nauki rozdartej między naukami empirycznymi i humanistycznymi, między Naturwissenschaften i Geisteswissenschaften. Więc efekty takiej magicznej wiary bywają tragiczne. O czym poucza teoria i historia spekulacji i co dobitnie pokazały badania prowadzone przez Piotra Gryfitę, który zresztą takie dosłownie wysłał wnioski. Oszukali mnie. Morze monet nie jest płynne. To twarda płaszczyzna. Twarda jak kamień. Krzywa Filipsa nie dotyczyła wyborów jednostkowych. Krzywa Filipsa była efektem zaufania, co prawda, w tą matematyczną metafizykę ekonomii, a jednak zasada była ta sama. Choć nie doprowadziła żadnego Petera Gryfina, chyba, do samobójczego skoku na posiadane czy nieposiadane złoto, doprowadziła rządy do umocowania swojej wiary, swojej legitymacji, do sterowania gospodarką. Sterowania w sposób okazało się dość lekkomyślny. Wypływa, powiadam, ta możliwość, jaką daje ekonomia, z jej metafizycznych podstaw. Z tego, że jest bardziej wiarą niż nauką. A jeśli nauką, to opartą na czymś tak wysoce nieokreślonym, na czymś tak imponderabilnym, efemerycznym, że nasz kierunek studiów, nasz wydział humanistyczny, nasze zajęcia filologiczne wydają się przy tym z nauką twardą. Bliżej się plasują Naturwissenschaften, nauką empirycznym, przyrodniczym, niż owa gdzieś znajdująca swoje miejsce między socjologią, a właśnie naukami twardymi, takimi jak matematyka, ekonomia. Puentą naszego dzisiejszego wykładu, na którym tylko dwie definicje obowiązują, czwórkowa wersja, jako się rzekło,
wcześniej ustaliliśmy, dotyczy tylko tych dwóch krótkich definicji, które pojawiły się jakiś czas temu. Piątkowa to cała reszta. Nie wszystko, niektóre wątki. No więc pointą naszego dzisiejszego spotkania jest fragment filozofii ekonomii Marcina Gorazdy, już cytowałem na pierwszym naszym merytorycznym spotkaniu tę świetną książkę. Fragment, który łączy takie zjawiska jak krzywa Philipsa, czyli akty wiary oparte na tym, że ekonomia potrafi przewidzieć wszystko, a w istocie jest ponurym rojeniem fantasty. Łączy Smitha, który roił raczej optymistyczne fantazje ziszczone ku pożytkowi lub nie świata. Nie o tym dyskutujemy. Wreszcie zapowiedziano ponurość ekonomii. Cytat in extenso, przytaczany przeze mnie, brzmi tak. Cytat widnieje na ekranie już od kilku minut. Jest dość długi, a jako się rzekło, cytuję obszernie. A zatem brzmi fragment książki Gazdy tak o tym. W języku angielskim ekonomia nader często bywa określana jako ponura nauka. Dismal science. Przymiotnik ten może być tłumaczony jako smutny, ponury, ale także chyba trafnie jako dosłownie beznadziejny. To jest taki, który nie pozostawia nadziei. Użycie tego określenia przypisuje się brytyjskiemu historykowi Thomasowi Carlyle, który po raz pierwszy w tym kontekście użył go w bardzo kontrowersyjnym na ówczesne czasy essayu Occasional Discourse on Negro Question. Carlyle bardzo przewrotnie w swoim tekście dowodzi, że zniesienie niewolnictwa w Indiach Zachodnich było błędem. W gruncie rzeczy doprowadza ono do tego, że niewolników zmusza się do uczestniczenia w grze rynkowej, o której nie mają pojęcia, w której z pewnością się zagubią, zamiast zapewnić im należytą opiekę i ochronę przez właścicieli. Użycie sformułowania dismal dotyczy właśnie nauki społecznej, opisującej ów rynek i było kontrapunktem do określenia gay science, nauka radosna, wpływająca na poprawę naszego materialnego bytowania. Carlyle w ten sposób krytycznie odnosi się do obowiązujących od czasów Adama Smitha aksjomatów ekonomii, homo economicus, który poprzez zaspokajanie swoich egoistycznych potrzeb nieświadomie kształtuje dobrobyt powszechny samorównoważącego się rynku poprzez działanie niewidzianej ręki pełnego wykorzystania jego zasobów, to prawo Saya, oraz nieustannego wzrostu gospodarczego. Na tej konkluzji kończymy nasze spotkanie. Spotkanie dzisiejsze, które było innym niż ostatnio proponowane Państwu spojrzeniem na metafizyczne wątki ekonomii. Innym, bo odnoszącym się już nie do czasów starożytnej Grecji, ale do współczesności. Nie będziemy się mimo to na naszych zajęciach odnosić do dyskursu religijnego, to znaczy nie będziemy się modlić. Będziemy witać jednak czasem postaci boskie. Jedna z nich teraz, zresztą zgodnie z maksymą Vox Populi, Vox Dei, Państwo, czyli lud, proszę wybaczyć to porównanie wynikające ze złotej myśli, nie z moich poglądów. Państwo jako lud domagali się Boga i jako taki sami państwo są boskim głosem, Vox Populi, Vox Dei. Oto zatem młody Bóg, który interpretuje krzywą Philipsa. Opowiedz teraz, co widzisz. Co to jest, pamiętasz? Nie. Krzywa. Krzywa. Philips. Krzywa Philips. A o czym jest
ta krzywa Philipsa? No, krzywa jest Philipsa. A dlaczego ten Philips ma jakąś krzywą? Tego to nie wiem. A nie może mieć prostej? My to nazwiemy to prosty Philips. No ale ten Philips prosty jest krzywy. Więc krzywy Philips. Chociaż tutaj trochę jest prostego, nie? Ten taki tak. Prosty i krzywy. To prosty, krzywizna prostego Philipsa. A wolałbyś, żeby Philips był krzywy czy prosty? Prosty. Tak by go wyprostować tego Philipsa. Nie rzucaj mi Philipsa. Rzucaj w studentów. Nie rzucaj w studentów. Proszę Państwa, Tadeusz nie życzę Państwu źle, on tylko tak rzuca, on rzuca w Philipsa. Nie rzucaj w studentów. Nie, rzucam w Was. A dlaczego w nich rzucasz? Tylko w kamerę, a nie w ciało Wasze. I'm going to have fun, so grab your bag, go.